Oto jeden z krótkich opisów tego, co Bóg przygotowuje nam po spotkaniu ze sobą. Księga Objawienia, 21 rozdział, wersety od 3 do 5. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię. I mówi: napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. W tym opisie ciekawa jest lista dolegliwości, czy takich, można powiedzieć, rzeczy, których bardzo chętnie pozbylibyśmy się z naszego doczesnego życia. Łzy, śmierć, smutek, krzyk, mozuł. O wszystkich tych rzeczach powiedziane jest jedno: już ich nie będzie. Inaczej mówiąc, dopóki się nie stanie to, o czym tutaj czytamy w Księdze Apokalipsy, te rzeczy będą. Czyli tu na ziemi będą towarzyszyły nam łzy, śmierć, smutek, krzyk, mozuł, czyli trud, cierpienie i tak dalej. Bóg o tym wie, że to są smutne rzeczy, ciężkie, bardzo nieprzyjemne, tragiczne. Wie, przygotowuje ich koniec, kiedy spotkamy się z nim, tego już nie będzie, ale tu uznał za konieczne, by te rzeczy były, by towarzyszyły nam w naszej ziemskiej egzystencji. Warto się nad tym zastanowić. Często ludzie właśnie w ten sposób formułują oskarżenia wobec Boga. No, gdyby Bóg był, to nie dopuszczałby, czy nie dopuściłby do takich strasznych rzeczy, do cierpienia, często niewinnych, wydawałoby się, ludzi. I takim wnioskowaniem w jakiś sposób usprawiedliwiają swoje odrzucenie Boga. Bóg jasno, jak gdyby przyznaje, że te rzeczy są za Jego przyzwoleniem. Mówi, że w pewnym momencie sam je zabierze, w pewnym momencie już ich nie będzie. A do tego momentu one są. Warto więc zastanowić się, dlaczego cierpienie, mówiąc tak najogólniej, nam towarzyszy. Zanim zaczniemy o nie obwiniać Boga, zastanówmy się, skąd ono się wzięło na ziemi. Otóż, tak jak teraz czytaliśmy w ostatniej księdze Biblii, tak na samym początku, w pierwszej księdze Biblii, możemy przeczytać o przyczynach pojawienia się cierpienia. Księga Rodzaju, pierwsza księga Mojżeszowa, 3 rozdział od wersetu 1. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg, i rzekł do kobiety: czy rzeczywiście Bóg powiedział: nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko z owocu drzewa, który jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety: na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga, przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Tu pozwolę sobie pominąć fragment dalszej relacji i przejdę do wersetu 16. Do kobiety Bóg zaś rzekł: pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci. Mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. A do Adama rzekł: ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: nie wolno ci jeść z niego,
Przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Mamy więc jasno zdefiniowany, określony powód pojawienia się zła, cierpienia, bólu, mozołu, trudu na ziemi, w życiu człowieka i w życiu także zwierząt, bo z powodu tego nieposłuszeństwa ludzi przekleństwo spadło też na całą ziemię. Z jednej więc strony ból, cierpienie, mozuł to kara dla nas, to konsekwencja grzechu, byśmy mieli cały czas, żyjąc tu na ziemi, w świadomości to, jak grzech jest zły, jakie konsekwencje rodzi słuchanie diabła, słuchanie jego kłamstw. Byśmy wiedzieli, że zło, choć wygląda wspaniale, choć kusi, zawsze rodzi złe konsekwencje dla nas. Ból i cierpienie to skutek naszego grzechu. Ale możemy się zapytać, dlaczego Bóg jakoś w swej łaskawości, miłosierdziu, no, nie zabierze tych dolegliwości, tego bólu, cierpienia, smutku, śmierci z życia ludzi? Dlaczego nie zabierze ich na przykład spośród tych, którzy już w Niego uwierzyli? Dlaczego wierzący w Chrystusa, Jego dzieci, Jego uczniowie dalej muszą znosić mozuł, trud itd., itd.? Na pewno jest wiele prób odpowiedzi na ten temat, ale jedna, która uderzyła mnie, kiedy czytałem ten werset, że łez, śmierci, mozołu już nie będzie, a teraz jeszcze są w domyśle, to myśl, że Bóg zostawił te nieprzyjemne rzeczy tu na ziemi, byśmy tęsknili do nieba, byśmy, jeśli jesteśmy niewierzący, byli udręczeni poczuciem grzechu i jego skutkami i byśmy wołali o zbawienie, byśmy szczerze, bolejąc nad tym, w jakim stanie żyjemy, mogli wtedy szczerze wołać do Jezusa: Jezu, zbaw nas, zbaw mnie osobiście. A jeśli już jesteśmy zbawieni, to doświadczanie tych cierpień, doświadczanie łez, potu, znoju, innych cierpień, ono pomaga nam uświadomić sobie, że tu na ziemi to nie jest nasza docelowa ojczyzna, że jesteśmy w trakcie drogi, jesteśmy jak gdyby podczas pielgrzymki do naszej niebieskiej ojczyzny. Byśmy z jednej strony tęsknili do nieba, a z drugiej strony, żyjąc już tu na ziemi, pośród tego cierpienia, które przypomina nam, że to nie jest jeszcze raj, to, gdzie teraz żyjemy, choć często życie jest nasze bardzo wygodne dzisiaj, byśmy przygotowywali się do życia po śmierci. Byśmy gromadzili swoje skarby nie tu na ziemi, gdzie mól, złodziej, rdza może je zniszczyć, ale byśmy gromadzili sobie skarby w niebie. Gdy tak spojrzymy na cierpienie, że ono przypomina nam o naszej jakby tu tymczasowości, doczesności, przemijalności tego wszystkiego, co się dzieje, pomaga nam mądrze kształtować nasze życie, mądrze widzieć swoją rolę, swój związek z Bogiem i tęsknić do nieba, to z dużo większą przychylnością spojrzałem na ból i cierpienie, które przyjdzie mi jeszcze w życiu doświadczać.